tygodniu temu wróciliśmy z Rzeszowa, skąd odebraliśmy kolejne paczki dla Polaków na Kresach, gdzie będziemy już w najbliższą niedzielę. Pojedziemy do Polaków w Samborze i we Lwowie. To już kolejna nasza akcja Grupy Przeborcy Patrioci, Stowarzyszenia Razem dla Kresów i obozu narodowo-radykalnego, który reprezentuje. Jednak jutro, w piątek o godzinie 16:30 w Urzędzie Miasta Przeworska odbędzie się nas bardzo ważne wydarzenie. Spotkanie publiczne, nie dla fałszywych oszczerstw, wprzeć z banderyzmem w naszym mieście, dotyczące haniebnych oszczerstw, które nasza grupa otrzymuje od kilkunastu tygodni. Wyzywani jesteśmy od bandytów, bezczelnych chamów, złodziei i fałszywych ludzi. Jako prezes Grupy Przeworscy Patrioci, gdzie czynnie wspieramy naszych Polaków na Kresach Wschodnich, kształcimy młodzież w naszym mieście, dbamy o kombatantów, panią Zofię Górę, Moszczyszkę Armii Krajowej, pana majora Ogonisza Kądziołkę, żołnierza wyklętego, wspieramy Fundację Niezłomni. Nie możemy dopuścić tego, żebyśmy byli opluwani przez ludzi, którzy to miasto chcą zniszczyć. Przez ludzi, którzy uważają, że nasza praca jest bezsensowna. Od 2013 roku staramy się, żeby to miasto coś działo. Tysiące przeworszan wyjechało za granicę za chlebem, tysiące przeworszan tam zostało i coraz mniej osób chce do tego miasta wrócić. Jest coraz mniej perspektyw dla młodzieży. Zachęcam was wszystkich bardzo serdecznie, koledzy, koleżanki, z liceum, z gimnazjum, rodzice, swoich dzieciaków ze szkół podstawowych, wszyscy się razem znamy. Niezależnie, czy jesteśmy z Przeworska, czy mieszkamy wioskę bliżej, zachęcam was bardzo serdecznie do jutrzejszego spotkania, do przybycia. Liczymy na was, czołem Wielkiej Polsce.